Jest pierwszy kandydat na prezydenta Katowic i pierwsza opozycyjna do obecnych władz lista kandydatów na radnych. Katowicki radny Dawid Durał ogłosił, że chce zająć miejsce Marcina Krupy. Ma mu w tym pomóc poparcie Polski 2050, Ruchu Autonomii Śląska i Kato Protestu, czyli stowarzyszeń i nieformalnych ruchów mieszkańców. Fatima Orlińska. W poniedziałek swój start w wyścigu po fotel prezydenta Katowic ogłosił dotychczasowy radny Dawid Durał. Jego hasło to lepsze Katowice na wyciągnięcie ręki. Jak mówi, trwają rozmowy o programie, dlatego na razie konkretnych rozwiązań jeszcze nie przedstawia. Decyzje w Katowicach są podejmowane przy krótkim stole, tak zwanym. Także my chcemy rozmawiać z mieszkańcami, wsłuchiwać się w ich głos, również w głos ekspertów. Bo niestety nie znamy się wszyscy na wszystkim, a są ludzie, chociażby urbaniści, którzy nie są wysłuchiwani w Katowicach. Można stworzyć na przykład jakąś przestrzeń urbanistyczną, tak żeby pokazać wizję rozwoju Katowic. Za Durałem stoi szeroka koalicja, którą tworzą Polska 2050, Ruch Autonomii Śląska i Kato Protest, czyli stowarzyszenia i nieformalne ruchy mieszkańców Katowic. Dla Ruchu Autonomii Śląska to szansa na powrót do aktywnego działania w lokalnej polityce, co podkreśla lider ugrupowania Jerzy Gorzelik. Drugim imieniem naszego porozumienia jest alternatywa, bo myślę, że nie tylko ja jako mieszkaniec Katowic, ale także współmieszkańcy mają poczucie, że tej alternatywy, świeżości spojrzenia w ostatnich latach w Katowicach brakuje. Zbyt wiele energii społecznej idzie na marne. Jak mówią społecznicy z Kato Protestu, najbardziej doskwiera im brak dialogu z mieszkańcami i promowanie deweloperów przez obecne władze Katowic. Wspólnie opracowali 5 punktów dla Katowic, w których potrzebne są zmiany. To ład urbanistyczny, mieszkalnictwo i środowisko, bezpieczeństwo, komunikacja społeczna, transport publiczny i współpraca zagraniczna. Będziemy dbać o dobrostan katowiczan i katowiczanek z uwzględnieniem otaczającej nas przyrody. Zależy nam, żeby standard życia wszystkich w Katowicach był jak najlepszy. Chcemy, by inwestycje miejskie były przemyślane, dlatego też zadbamy, żeby uwagi mieszkańców i mieszkanek składane w procesie konsultacyjnym były brane pod uwagę i analizowane, a nie automatycznie odrzucane, jak to ma miejsce obecnie. Przedstawiona dzisiaj koalicja to pierwsza polityczna siła, która zapowiedziała start w wyborach w Katowicach. Może się okazać, że będzie to też jedyna prawdziwie opozycyjna lista, bo Koalicja Obywatelska i Lewica zamierza popierać w wyborach prezydenckich Marcina Krupę.